Jean poczuła, jak ogarnia ją tęsknota za dawnymi zmartwieniami i dylematami, które teraz wydawały się swojskie i bezpieczne. Poszukując prawdy, odkryła coś, czego wolałaby nie wiedzieć. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny marcowy, wiosenny dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Lubię, kochani, kiedy historie, które z pozoru są takie oczywiste, przeradzają się z czasem w coś zupełnie nieoczywistego. Dają mi tym samym coś, czego zupełnie się po nich nie spodziewałam. Opowieści o tych zwykłych ludziach, uwikłanych jednak w niezwykłe okoliczności. A takie właśnie niezwykłe okoliczności napotkała na swojej drodze bohaterka opowieści, o której Wam dzisiaj opowiem. Powieści nagradzanej i docenionej zarówno przez recenzentów, jak i przez czytelników. Powieści na dokładkę opartej o prawdziwe wydarzenia, co z pewnością zaskoczy wielu czytelników. Opowiem Wam dziś o Małych przyjemnościach Claire Chambers. To powieść, która oscyluje na granicach literatury pięknej i literatury obyczajowej, a którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Znak. To jest opowieść o cudzie, o śledztwie, o zwykłym życiu, które bardzo szybko może okazać się zupełnie niezwykłe i o losie, przewrotnym losie, który nikogo nie oszczędza. Jean usiłowała przypomnieć sobie, jak wyglądało jej życie przed poznaniem państwa Tilbury, zaledwie przed pół rokiem. Dni mijały bez większych wzlotów i upadków. Praca i domowe rytuały wiążące się z kolejnymi porami roku były dość urozmaicone i satysfakcjonujące, by się nie nudziła. Małe przyjemności. Pierwszy papieros rano, kieliszek sherry przed niedzielnym lunchem, tabliczka czekolady podzielona tak, by starczyła na cały tydzień. Nowa książka z biblioteki w idealnym stanie, wciąż nietknięta przez ludzkie ręce. Pierwsze hiacynty wiosną, schludny stos świeżego prania pachnącego latem, ogród przykryty śniegiem. Kupiona pod wpływem impulsu ozdobna papeteria przeznaczona do szuflady ze skarbami. Wszystko to stanowiło dla niej wystarczającą zachętę. Jest rok 1957 na przedmieściach Londynu. Jean Sweeney wiedzie niespieszne, spokojne życie sapotnej kobiety pod czterdziestkę. Opiekuje się gderliwą matką, ma zresztą sama swoje własne przyzwyczajenia, a na co dzień pracuje jako dziennikarka w lokalnej gazecie. Zajmują ją na co dzień sprawy obyczajowe i kobiece, także sprawy lokalnej społeczności. Pewnego dnia jednak do redakcji jej gazety trafia list. List od niejakiej Gretchen Tilbury. List, w którym kobieta twierdzi, że jej córka jest owocem dzieworóctwa. Czy to jest w ogóle możliwe? I tak całkiem przypadkiem życie Jean zostaje obrócone całkowicie do góry nogami. Śledztwo w sprawie Gretchen, związane z nim teorie naukowe, badania. A gdzie leży prawda? Zwykli ludzie uwikłani w niezwykłe okoliczności. Zwykli ludzie, którzy żyją swoim zwyczajnym życiem. Zwykli ludzie zaplątani w historię. Zwykli ludzie, którzy skrywają swoje sekrety. Zwykli ludzie, którzy te prawdziwe tajemnice grzebią naprawdę głęboko. Claire Chambers po mistrzowsku opisuje tę powojenną zwyczajność, tę normalność, tę codzienność, te wszystkie dni tak podobne do dni poprzednich. Ta powojenna Wielka Brytania rozkwita pod jej piórem takimi scenkami rodzajowymi. Autorka nie ubarwia tutaj, nie przejaskrawia tamtej epoki, pokazuje zwyczajne, zwykłe życie, zwykłe dni. Rysuje rzeczywistość taką, jaka była. A to zakupy, a to pudding, a to jakieś ploteczki z koleżanką. Poranny papieros, kawka, nowa spódnica. Złapany w przelocie uśmiech, jakiś czuły gest, dobre słowo. Niby nie dzieje się nic, a jednak dzieje się tu wszystko. Natomiast sprawa Gretchen Tilbury to z początku jest taka ciekawostka, to jest taka intrygująca zagwozdka, która jednak z czasem przeradza się w coś zupełnie nieoczekiwanego. Nagle do tego spokojnego życia lokalnej dziennikarki wkrada się coś zupełnie nowego. I mowa tutaj o tej pełnej czułości przyjaźni, o możliwości miłości rodzącej się, a także o nadziei, nadziei na to jutro. Nieco inne. Ale z czasem pojawia się tutaj również ten jakże realny niepokój. Namacalny strach, wreszcie szok i ból. Prawda, jak się okazuje, bywa naprawdę okrutna, a los
jak zwykle, przewrotny. Małe przyjemności zresztą to jest, słuchajcie, zaskoczenie nie tylko dla bohaterów, ale także dla samego czytelnika. Sekret ukryty w nieoczekiwanym wyznaniu Gretchen Tilbury oczywiście napędza tutaj całą fabułę, nadaje jej tajemniczości, ale to właśnie w tych niby nieistotnych szczegółach kryje się klucz do prawdy. Mamy tu ulotne wspomnienia, jakąś przeszłość między słowami, emocje ukryte w gestach. Claire Chambers potrafi zaintrygować, ale przede wszystkim potrafi naprawdę ująć i chwycić nas za serce i trzyma nas do ostatniej kropki. No właśnie, zakończenie. Bo to zakończenie jest tutaj sprawą kontrowersyjną. Może wprawić czytelników w prawdziwe osłupienie. Może nawet wywołać szok i oburzenie. Ale powiem wam, że Chambers moim zdaniem bardzo dobrze wie, co robi. Ona po prostu całość zamyka sensowną, jedyną możliwą klamrą. I to właśnie sprawia, że nad małymi przyjemnościami rozmyślamy jeszcze długo, długo po zakończeniu lektury. Sama powieść napisana jest z lekkością, napisana jest, słuchajcie, z pomysłem, napisana jest tak, że czyta się niemal sama. Małe przyjemności zabierają nas w przeszłość, świetnie ukazują ducha epoki, a jednocześnie od pierwszego zdania udowadniają nam, że za chwilę wydarzy się w tej historii coś, czego byśmy się zupełnie nie spodziewali. Coś, co zburzy wszystko to, co wiemy do tej pory. Claire Chambers jest wnikliwa i jest czuła. Nie prawi nam morałów. W zamian wciąga nas w swoją niespieszną historię o szczęściu ukrytym w tym, co niepozorne i o sekretach, które powinny pozostać nieodkryte. Tak niepozorna lektura, a tak satysfakcjonująca i czuję, kochani, że Was również zaskoczy. Razem z wydawnictwem Znak mamy dla Was małe przyjemności Claire Chambers do wygrania w naszym konkursie. Natomiast pytanie konkursowe brzmi, która epoka historyczna jest dla Was najbardziej fascynującą i dlaczego właśnie ta epoka, a nie inna? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod tym filmem, i też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. I oczywiście możecie również brać udział w konkursie pod postem na blogu. Nie tego spodziewałam się po małych przyjemnościach. Nie takiego szoku, nie takiego zaskoczenia, nie takiego uderzenia. Słuchajcie, Claire Chambers trochę tak nas zbija z tropu, słuchajcie, usypia naszą czujność podczas lektury, robi to doskonale zresztą, rysuje piękny portret epoki, taki naturalny, zwyczajny, wiecie, taki codzienny właśnie, zabiera nas w życie naszych bohaterów, pokazuje takie małe sprawki, które są przecież tak ważne, wiemy przecież, jak wygląda nasze życie i no robi coś zupełnie nieoczekiwanego. Powiem Wam, że byłam naprawdę zaskoczona i wiem, że nie tylko ja jestem zaskoczona, dlatego że zakończenie małych przyjemności, tak jak powiedziałam, bywa kontrowersyjne. Ale być może z zupełnie innego powodu, niż byście oczekiwali tej kontrowersyjności, sami się przekonacie. Słuchajcie, to jest opowieść o pewnej tajemnicy, o sekrecie, tak jak powiedziałam, i ta przewrotność losu, no Claire Chambers świetnie to uchwyciła, też również tak naturalnie. To pióro ma takie lekkie, takie przyjemne, to się czyta samo i jednocześnie pozwala nam się zanurzyć w tym świecie, w tej minionej epoce i całkowicie zapomnieć. No słuchajcie, powiem Wam, że naprawdę, naprawdę to, co tutaj znajdziecie, to jest historia, której nie da się do końca opisać właśnie, żeby niczego nie zdradzać, a najlepsze jest właśnie to, że jest również oparta po części na prawdziwych wydarzeniach, co zresztą sama Claire Chambers tłumaczy w posłowiu, o czym sobie przeczytacie, jeżeli sięgniecie po małe przyjemności, do czego bardzo Was zachęcam. O tej powieści możecie również poczytać na blogu, kochani, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!